czas. Żeby spotkać Jezusa, potrzebny jest konkretny czas i to czas, który będę miał dla Niego naprawdę każdego dnia. Jeżeli chcę, żeby coś się zadziało na mojej modlitwie, to po pierwsze ta modlitwa w ogóle musi zaistnieć. Muszę i chcę stworzyć przestrzeń dla Jezusa, żeby z Nim rozmawiać, żeby On do mnie mówił. Jeżeli do tej pory nie stawałeś regularnie na namiocie spotkania, to nie obiecuj sobie, że Twoja modlitwa będzie trwała pół godziny codziennie. Jeżeli do tej pory się nie modliłeś, to zacznij od 7 minut, ale od 7 minut, które spędzisz przed Panem codziennie, niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zmęczony, jak trudny był Twój dzień, niezależnie od tego, czy jesteś w stanie łaski uświęcającej, czy nie. Potrzebny jest ten czas, żeby w swojej codzienności otworzyć takie okno dla Jezusa, przez które On codziennie będzie wpuszczał światło do Twojego życia.